maga. W każdej kobiecie, która była do ciebie podobna, niby ogłuszająca cisza wzbierało jakieś wyostrzone, krystaliczne oczekiwanie. W sumie niełatwo jest mówić o madze, która o tej porze z pewnością spaceruje po Belleville albo Pantin, pilnie wpatrując się w ziemię, aż do chwili, gdy znajdzie strzępek czerwonego materiału. Tkwi w niej jakieś cierpienie. Zawsze tkwiło. Jest bardzo wesoła. Jej kolorem jest żółty, jej ptakiem kos, jej porą noc, jej mostem Pont des Arts. Jej szczupła sylwetka od razu rysowała się na Pont des Arts, czasem przechodząca z jednej strony na drugą, czasem oparta o żelazną barierę pochylona nad wodą. Nieraz widziałem, jak podziwia w lustrze własne ciało, na wzór syryjskich statuetek brała piersi w dłonie, długim, pieszczotliwym spojrzeniem obrzucała swoją skórę. Nigdy nie mogłem oprzeć się pragnieniu, aby zawołać ją, poczuć, jak powoli opuszcza się na mnie i raz jeszcze otwiera po tej chwili, w której była tak bardzo sama, tak zakochana w wieczności swojego ciała. W ten sam sposób magę zachwycały najnieprawdopodobniejsze komplikacje, w które z powodu bankructwa wszelkich życiowych praw zawsze była wplątana. Należała do tych, pod którymi most potrafi się załamać wyłącznie dlatego, że na niego weszli. Do tych, co szlochają, gdy wspomną los loteryjny, na który właśnie padło 5 milionów, a który przecież dopiero co widzieli na wystawie. Chodziliśmy nie szukając się, ale wiedząc, że chodzimy po to, żeby się znaleźć. Przypadkowe spotkanie jest czymś najmniej przypadkowym w naszym życiu. Tyle razy, gdy szedłem przez Rue de Seine, wystarczyło mi pochylić się nad łukiem wychodzącym na Quai de Conti, aby zaledwie szaro-oliwkowe światło, które unosi się nad rzeką, pozwoliło mi odróżnić jakieś formy. Dla niej nie istniał nieporządek. Zrozumiałem to w momencie, w którym zapoznałem się z zawartością jej torebki. Było to w kawiarni na Rue Réaumur. Padało i zaczynaliśmy mieć na siebie ochotę. Nie szukaliśmy się w naszych mieszkaniach. Woleliśmy spotykać się na mieście, na tarasie kawiarni, w klubie filmowym lub... Niekiedy jechaliśmy aż do Port d'Orléans, poznawaliśmy coraz lepiej puste przestrzenie za Boulevard Jourdan, gdzie czasami o północy spotykali się członkowie klubu węża, aby pogadać ze ślepym jasnowidzem. Cóż za podniecający paradoks. Zostawialiśmy rowery na ulicy, włączając się w to wszystko powoli, zatrzymując się, aby popatrzeć na niebo, bo jest to jedna z nielicznych dzielnic Paryża, gdzie niebo piękniejsze jest niż ziemia. Siedząc na kupie śmieci, paliliśmy papierosy, a maga głaskała mnie po włosach albo nuciła pod nosem melodie nawet niewymyślone. Bezsensowne, śpiewne melodeklamacje przerywane westchnieniami albo wspomnieniami. Korzystałem z tego, by myśleć o rzeczach nieistotnych, metodą, którą zacząłem stosować kilka lat przedtem w szpitalu,
a która za każdym razem wydawała mi się skuteczniejsza i bardziej potrzebna. Z Magą do umęczenia mówiliśmy o metafizyce, bo to samo zdarzało się jej i nasze spotkanie tym było i tyle innych rzeczy, tak ciemnych jak zapałka. Sytuacje wyjątkowe, znajdowanie się w jakichś innych szufladkach niż normalni ludzie. Przypadkowe spotkanie jest czymś najmniej przypadkowym w naszym życiu, i wydawało się tak naturalne przejść na drugą stronę ulicy, wejść na stopnie mostu, na jego smukły kontur, zbliżyć się do Magi uśmiechającej się bez zdziwienia, przekonanej, tak jak i ja, że przypadkowe spotkanie jest czymś najmniej przypadkowym w naszym życiu. Aby cię widzieć taką, jaką chciałem, należało zacząć od zamknięcia oczu. W perfidnej fali, Maga, zgodnie z wyszczególnieniami, którym oddaliśmy się przez dłuższą chwilę, zakochani w Joinville i w parku, sami spleceni jak smoknięte drzewa albo jak para aktorów z drugorzędnego węgierskiego filmu. I to, co nazywaliśmy kochaniem się, znaczyło może, że stałem przed tobą z żółtym kwiatem w ręce, ty zaś przytrzymywałaś dwie zielone świece, a wiatr wiał nam w twarze deszcz wyrzeczeń, pożegnań i biletów metra. Nie byliśmy zakochani. Spaliśmy ze sobą z niedbałą i krytyczną wirtuozerią, zapadając później w straszliwe milczenia, a piana z piwa kładła się jak pakuły, grzała i ścinała, podczas gdy patrzyliśmy na siebie, czując, że już czas. Rozkosz była egoistyczna, jęcząc waliła nas swym wąskim czołem, wiązała pełnymi soli rękami. Wreszcie zaakceptowałem nieporządek Magi jako naturalny warunek każdej chwili. Wiem, że pewnego dnia przyjechałem do Paryża. Wiem, że jakiś czas żyłem na kredyt, robiąc to, co robią inni i widząc to, co inni widzą. Czego szukałem na Pont des Arts? Mam wrażenie, że tego grudniowego czwartku miałem zamiar iść na prawy brzeg, żeby napić się wina w kafejce na Rue de Lombard. Już wtedy zdałem sobie sprawę, że szukanie jest moim znakiem. Emblematem łażących po nocy bez określonego celu, racją bytu tych, którzy niszczą kompasy. Nawet teraz, Maga, pytam samego siebie, czy całe to krążenie miało sens? Ale gdybyś tu była tej nocy, jak tyle, tyle razy, wiedziałbym, że to krążenie miało sens. I że teraz ośmieszam tylko moją porażkę, nazywając ją krążeniem. I dlaczego nie uciekliśmy nią, póki jeszcze nie było za późno?